Cześć, wszystkim dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego, który ma szansę na to, żeby pobić regen, legendarny rekord Gerda Millera. No właśnie 40 bramek, ale przecież Robert Lewandowski ma 33 gole. Co to za rekord o tym wszystkim w dalszej części tego filmu? Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Robert Lewandowski ma szansę, żeby pobić legendarny rekord, który należy do Gerda Millera jest to rekord, który tak naprawdę polega na zdobyciu 16 goli przeciwko 16 drużynom w Bundeslidze. Nieprawdopodobna sytuacja. No, i rzeczywiście taki rekord miał Gert Miller, tak? Praktycznie jeszcze tylko dwóch zawodników miało w To jest Gerd Miller, który miał właśnie ten rekord, oraz drugim zawodnikiem jest Ailton, który miał też po prostu, zdobył 16 goli, tak? Znaczy więcej tam goli, ale 16 praktycznie goli z, w, w, przeciwko każdej drużynie. 16 drużyn z Bundesligi. Tyle praktycznie wpakował. No i tutaj Robert Lewandowski ma szansę na to, żeby być właśnie trzecim w historii, jeśli chodzi o ten rekord, no bo co prawda te 40 goli to Robert Lewandowski raczej po prostu do tych 40 goli nie dobije, tak, jeśli chodzi o te bramki, no bo teraz Robert Lewandowski ma już ponad 30 goli na swoim koncie, dokładnie ma tych bramek 33 gole, no musiałby praktycznie w tym ostatnim meczu zdobyć, no 7 albo 8 goli, co jest raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek no nigdy nie mówmy, że to jest niemożliwe, no ale to jest Raczej mało prawdopodobne. Znaczy, jest to możliwe do zrobienia, ale gdyby się uprzeć, tak, gdyby ta rzeczywiście tutaj drużyna Wolfsburga grała bardzo kiepsko, chociaż takie wyniki rzadko się zdarzają w Bundeslidze, No ale tutaj, jeśli chodzi właśnie o Wolfsburg, no to jest, ostatnia, jest ostatni mecz. Jeśli chodzi o Bayern Monachium, Bayern Monachium będzie właśnie podejmował V. FL Wolfsburg, tak, w sobotę o godzinie 15.30 i wtedy Robert Lewandowski ma szansę na to, żeby zdobyć 16. gola przeciwko 16. drużynie, tak, w Bundeslidze. Znaczy nie na miejscu, tylko 16 praktycznie drużyn, każda drużyna przeciwko każdej praktycznie drużynie tutaj Robert Lewandowski by zdobył bramkę, nieprawdopodobny rekord. No, wszyscy zastanawialiśmy się, czy Robert Lewandowski zdobędzie te 40 goli w sezonie, no ale jak wiemy, no, okazało się, że to raczej było nie niemożliwe, tam jeszcze była sytuacja tego typu, że praktycznie jeden mecz pauzował, bo miał e, żółte kartki, tak, i ten mecz powodował, że po prostu musiał pauzować. Gdyby w tym meczu co pauzował, zdobył Hatrika, to miałby tych goli już 36 na swoim koncie. No to wtedy rzeczywiście ten rekord Gerda Miller'a 40 goli w sezonie byłby bardziej prawdopodobny, byłby e, tak byłoby większe prawdopodobieństwo, że Robert Lewandowski do tego się zbliży. Na tak to raczej mało prawdopodobne, no mimo wszystko Robert Lewandowski jest dalej królem strzelców w Bundeslidze. Nikt nie ma takiego osiągnięcia jak to, jak jaki ma Robert Lewandowski. Timo Werner chciał tak naprawdę doszusować tak ze swoimi bramkami. Aczkolwiek no wiadomo, że Timo Werner tego nie osiągnął, ale wydaje mi się, że Timo Werner jeszcze ma duży po prostu potencjał, e, jeśli chodzi o zmianę, ale też ma przejść do Chelsea i Londyn. Natomiast no, wydaje mi się, że nie ma takiego zawodnika. Timo Werner nie jest tak na tyle jeszcze po prostu rozwinięty pod każdym względem, czy znaczy nie mówię mentalnym, tak, czy psychicznym, żeby po prostu mógł osiągnąć ten pułap, co ma właśnie Robert Lewandowski. Z tą szacunkiem, tak z tego, co, co robi, faktycznie. Także Robert Lewandowski no miałby tutaj, tak, zobaczymy, być może będzie miał 35 goli. No, ale to byłaby Heca, gdyby na przykład w ostatnim tym meczu zdobył 7 czy 8 bramek, tak? To byłaby rzecz nieprawdopodobna. No, w sumie, tak, zakładając, że na przykład dwa gole padłyby z rzutu karnego, później zdobyłby jeszcze Hatrika, tak, tutaj z gry. No to Hatrick, no to znaczy Hatrick, po prostu no to są trzy gole, tak, ale dwa po prostu gole, mówię Hatrick z, z, z gry, a z, dwa gole praktycznie. Skarnego, no to byłoby 5 goli, i przybity Wolfsburg by kiepsko się prezentował. Ostatni zresztą mecz w sezonie, jeszcze ten koronawirus, no to jest, jest, jest nie No, znaczy, no nie jest to prawdopodobne, znaczy możliwe, tak, ale nie, nigdy nie mów nigdy tak. No, chyba aż tak po prostu kiepsko nie będzie grał tutaj Wolfsburg, żeby tyle bram bramek praktycznie wpakować. Moim zdaniem, no były szanse na to, żeby Robert Lewandowski rzeczywiście do. Świdrowa do tego rekordu, tak, jeśli chodzi o Gerda Millera, ale to też po prostu pozostałe spotkanie. Zresztą Hans Flick bardzo dobrze prowadzi tą drużynę, to też jakby po prostu trzeba byłoby taką zrobić, takie podsumowanie, tak, jeśli chodzi właśnie o tą drużynę Bayernu Monachium i Hansa Flika, jaką prowadzi praktycznie teraz tą drużynę i Roberta Lewandowskiego, bo naprawdę oni się świetnie prezentują. Hans Flick praktycznie perfekcyjnie prowadzi ten Bayern Monachium I jeszcze wprowadzam młodych zawodników, tak, do, do tej drużyny, którzy mają Miała szansę po prostu na występy, na, na to, żeby zadebiutować i oprócz tego po prostu ten Bayern Monachium zwycięża, także po prostu pod tym względem HansFlick no, spisuje się idealnie, tak? nie dość, że jest dobra atmosfera, nie jest żadnymi po prostu piłkarzami skłóconymi, piłkarze po prostu realizują się w takim wymiarze, tak jak są na przykład Robert Lewandowski, gra pełno 90 minut, czy Thomas Miller, no i mało tego, po prostu wprowadza młodych zawodników, tak, do, do gry, którzy mogą po prostu się tutaj wejść, po prostu tak, mają też czas na popełnianie błędów, no i Bayern Monachium przede wszystkim zwycięża, tak, chociaż że przed sezonem mówiło się o tym, że Borussia Dortmund może być mocny Konkurentem, tak. Jeśli chodzi o Bayern Monachium, że mogą zwyciężyć, to przyjście Halanda tak? do, do Borusi Dortmund, który też to takie spektakularne jak pokazywali, jak on podpisywał ten kontrakt, właśnie te, te, te filmiki, zajawki na mediach społecznościowych, no jednak nie zbawiły tutaj Borusi Dortmund. Jednak praktycznie to nie zbawiło Borusi Dortmund także Robert Lewandowski ma szansę tutaj ten pobić rekord, ale zobaczmy sobie jaka to jest do, też dobra decyzja jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, że pozostał w Bayern i Monachium, dalej może praktycznie świdrować te rekordy, a gdyby poszedł na przykład do innego klubu, no nie byłaby taka ciekawa sytuacja, tak. Sam fakt na przykład, że poszedłby do Realu Madryt, gdzie Bayern Monachium rozpoczął jak najwcześniej praktycznie tę grę, jeśli chodzi o ligi, mało tego, no Bayern Monachium ma duże szanse na to, żeby zwyciężyć Ligę Mistrzów, chociażby przez to, że w, Wszyscy zawodnicy są zdrowi. Koronawirus w jakiś istotny sposób nie, nie tak nie trafił. Bayern Monachium są świetnie przygotowani więc pod kątem takim że są świetnie przygotowani cały czas w grze mają większe szanse niż inne drużyny tak jakby był w Realu to no, no, zacząłby praktycznie z opóźnieniem więc tak wygląda sytuacja no, 33 gole to i tak jest nieprawdopodobne osiągnięcie tak, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego 33 gole w sezonie nieprawdopodobna sytuacja. Aczkolwiek szczerze mówiąc, jak patrzę na te mecze, czy byłby potencjał, czy byłaby szansa na to, żeby po prostu mógłby zdobyć więcej tych goli? Moim zdaniem, tak, tak? Mógł się faktycznie pokusić na to, żeby miał tych goli po prostu o dwa czy trzy gole więcej. No, wydaje mi się tak, że jak na przykład miałby tych goli 37, to inaczej był, inne byłyby podejście do tego meczu z Wolf Wolfsburgiem, tak? Wtedy byłaby rzeczywiście duża szansa, pewnie byłyby takie też zakłady Bookmaków, czy ma szansa na to, żeby właśnie. Dorównać do tego rekordu Gerda Millera, czy pobić ten rekord Gardamlera, no bo trzy gole w jednym meczu są możliwe, tak? Natomiast no tutaj no będzie to ciężkie, tak? Chociaż wiemy o tym, że Robert Lewandowski no, robi rzeczy nadzwyczajne. Wydaje mi się, że tak. Dużo też zależy od dyspozycji drużyny Wolf Wolfsburga. No, i też po prostu tutaj kwestia tego, ostatni mecz, czy odpuszczą praktycznie ten mecz, czy też nie. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. No, i on wtedy by się w... tak, w... według mnie, na pewno pewnie zdobędzie zdobyć tą bramkę, i wtedy wpisze się właśnie do tego panteonu. Przynajmniej jeden rekord zrówna się z jednym rekordem, jeśli chodzi o Gerda Millera. No, ale ten rekord, na przykład Gerda Millera, 40 goli, to jest sezon 72-73, no to było o ile 50 lat temu, praktycznie, tak? No, to ta piłka zupełnie inaczej wygląda, niż to ma miejsce teraz. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Inne po prostu, chociaż bramki są te same, po prostu boisko, ta sama liczba zawodników, ale no wiemy, także reszta rzeczy po prostu zmieniła się nieprawdopodobnie. Więc tak to wygląda ta sytuacja, że Robert Lewandowski ma teraz tych goli 33, no i otrzyma pewnie pamiątkową tą armatę, znowu, tak jak dla praktycznie króla strzelców, dla zdobywcy najwięcej goli w Bundeslidze. No, a Bayern Monachium dalej się bawi, tak, świetnie się po prostu, Bayer praktycznie bawi w tej Bundeslidze, dalej zwycięża. Tak samo na przykład Haslik miał świetny pomysł, jeśli chodzi o Alabę, potrafił go praktycznie tutaj tak, i też pomysł faktycznie na wykorzystanie tego alaby zawodnik, który naprawdę po prostu jest no, multifunkcyjny można by powiedzieć tak, w stosunku do niego. I tam piszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, to kolejny rekord, kolejny po prostu świetny sezon w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, no zobaczymy też po prostu jak Robert Lewandowski będzie wyglądał w reprezentacji Polski, czy będzie zdobyło te gole. I to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki, za słuchanie. jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No i wszyscy czekamy na ostatni mecz z Wolfsburgiem. Czy będą się działy jakieś nieprawdopodobne sytuacje? E, może znowu 5 goli w 9 minut, tak? E, być może po prostu znowu jakieś e, tutaj, no, nadzwyczajne fajerwerki. No, ale mimo wszystko Robert Lewandowski, no, już jest praktycznie najskuteczniejszym Polakiem w Bundeslidze, najskuteczniejszym obcokrajowcem w Bundeslidze? E, no, nie wiem, chyba, chyba po prostu w Bayernie, Monachio, na pewno tak, bo e, no, tutaj trzeba byłoby rzeczywiście sprawdzić, jakie są statystyki innych zawodników, zawodników, chociażby Claudio Pizarro, który no przecież też ma mnóstwo goli. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!